tvpodkarpacie.pl. Coraz bliżej rozpoczęcie jednej z najdłużej wyczekiwanych inwestycji w mieście o charakterze sportowo-rekreacyjnym, czyli budowy 11 boisk wielofunkcyjnych. Wartość projektu oscyluje wokół 6 milionów złotych, a wkład własny miasta wynosi 850 tysięcy złotych. Zbudujemy 11 boisk, dodając do tego dwa orliki i boisko wielofunkcyjne przy gimnazjum numer 3. Także młodzież będzie miała naprawdę wspaniałe warunki i bezpieczne warunki do uprawiania sportu. Bo taki cel miał projekt, problematykę zadania zrozumieli miejscy radni, którzy jednomyślnie dali zielone światło dla inwestycji. Według wstępnych koncepcji jako pierwsze powstaną boiska w centrum miasta, w tamtejszym ogródku jordanowskim. Najważniejszą rzeczą jest to, że powstanie zupełnie nowy wymiar ogródka jordanowskiego. Z bieżnią, z boiskiem, w zasadzie z trzema boiskami, a powyżej już jako odrębny projekt to, na co czekają rodzice, dziadkowie, czyli plac zabaw dla dzieci. Według zapewnień magistratu jeszcze w tym roku kalendarzowym boiska powstaną przy szkole podstawowej numer 3. Szkoła podstawowa numer 3 nie ma w tej chwili praktycznie żadnego boiska takiego do gry w piłkę nożną na przykład dla uczniów. W związku z tym tam naprawdę młodzi czekają na to boisko. Również na rozpoczęcie realizacji zadania czeka dzielnica Olchowce. Będzie świetną inwestycją w Sanoku. Szczególnie dla dzielnicy Olchowce, gdzie tam jest deficyt na tego typu obiekty. Reasumując, takich obiektów powstanie 11 w 6 lokalizacjach. Czas zakończenia inwestycji to przyszły rok. Oby tylko wszystko odbywało się bez opóźnień. tvpodkarpacie.pl